2017 rok był dobrym rokiem dla fanów Sonica. Potencjał drzemiący w pasji oraz doświadczeniu weterana fanowskich gier został przelany w pełnometrażową, niesamowicie szybką platformówkę, która niosła w sobie esencję klasycznych, dwuwymiarowych Soniców. Dodatkowo wnosząc wiele innowacji, śliczną grafikę inspirowaną 16-bitowymi klasykami, niesamowitą ścieżkę dźwiękową oraz wieloma grywalnymi postaciami. A także wyszła Sonic Mania, o której nie będziemy dzisiaj mówić. Zamiast tego skupmy się na Spark the Electric Jester oraz jej kontynuacji. Dziesiątego kwietnia 2017 roku. Wtedy nastąpiła premiera gry Spark the Electric Jester i gra dostała wręcz wyśmienite recenzje, jak możemy zauważyć na Steamie. I mimo tego, że gra była bardzo dobra, została tak jakby przyćmiona przez premierę Sonic Mania. I cóż, a gdyby gra miała o wiele lepiej poprowadzony marketing? Cóż, na pewno by się o wiele lepiej sprzedała i byłaby bardziej znana, kto wie. Sonic Mania i Spark to jednak podobne do siebie gry. Między innymi dlatego, bo były tworzone przez weteranów serii Sonic, ale też dlatego, bo są podobne gameplayowo. Gra wyszła z jednej pary rąk należącej do Felipa Ribeiro Daniel, znanego również jako Lake Feppert, a także od zespołu muzyków, którzy brali udział w jego wcześniejszych produkcjach. A nie są to produkcje byle jakie, gdyż były to fanowskie gry Sonic Before the Sequel i Sonic After the Sequel, które były masywnymi grami, mającymi mnóstwo zupełnie nowych i oryginalnych stref, oryginalne bossy, zupełnie nowe historie opowiadające o pierwszym spotkaniu niebieskiego jeża z jego najlepszym przyjacielem Tailsem oraz o planie doktora Eggmana polegającym na celowym wywołaniu tsunami poprzez lądowanie Death Egg na Edge Island. No i ta oryginalna muzyka skomponowana na potrzeby tych gier to miód dla uszu. Są to niesamowicie dobre gry, które są wszystkim, czego oczekiwałbym od dwuwymiarowych Soników. Powiedziałbym, że lepiej spełniły moje oczekiwania od Sonic Mania. Jeśli je lubicie oraz macie komputer co najmniej klasy ziemniak, to nie macie wymówki, żeby w nie nie zagrać, bo są niczym tanie wino, są tanie i dobre, a są tak tanie, że darmowe, więc jeszcze lepsze. Oprócz tego Lake Feppert stworzył trzecią grę, Sonic Chrono Adventure, która co prawda nie ma oryginalnej ścieżki dźwiękowej, ale za to jest jedyną w swoim rodzaju hybrydą Sonica z Metroidvanią. Czyli zwiedzamy ogromny, dwuwymiarowy świat pełen różnych stref i różnorakich znajdziek, dające unikatowe zdolności, takie jak miecz, buty pozwalające się wystrzelić w górę albo w bok, albo boost. Całość jest okraszona naprawdę dobrą historią, opowiadającą o upadłej cywilizacji, której losy doświadczymy z pierwszej ręki dzięki świetnemu systemowi podróży w czasie, który pozwala na zwiedzanie świata w teraźniejszości i przeszłości. Sonic Chrono Adventure jest moim zdaniem najbardziej niedocenianą fanowską grą, która moim zdaniem może konkurować wyłącznie z innymi grami Lake Fepperta. A potem uznał, że lepiej robić gry za kasę niż za darmo, dając początek serii Spark i Electric Jester. Pewnie zapytacie, dobra, ale jak się gra w tego Sparka w ogóle? A gra się wyśmienicie, Spark jest dynamiczną i podobną grą gameplayowo do Sonica, ale posiada też coś, czego Sonic w ogóle nie ma, czyli system walki. Jak on działa i na czym polega? A polega na tym, by po prostu nawalać przeciwników różnymi rzeczami. I tutaj przechodzimy do tematu kostiumów i broni dla Sparka. Będziemy mieć bronie takie jak pałka, która jest najsilniejszą bronią w grze, miecz, którego nazwałem mieczem szybkości, bo po przetrzymaniu odpowiedniego przycisku pozwala nam znacznie przyspieszyć, a także kostiumy takie jak Edgy, który jest po prostu edgy, czyli taki mroczny, shurikeny ma i ogólnie jest mroczny. Wind Jester, czyli może lewitować i robić spinnarz. No i jest to taka mała część kostiumów, bo Welp, nie chce mi się was zanudzać i opowiadać o wszystkich kostiumach. Spark i Fark mają także swoją unikalną zdolność, która nazywa się Dash, czyli ruch, który pozwala nam przyspieszyć z miejsca, ale jeśli biegniemy i mamy dużą prędkość i go użyjemy, to tracimy całą prędkość, którą mieliśmy, ponieważ ta zdolność posiada limit prędkości. Występują tutaj też bossowie i pojawiają się oni dość często w środku poziomu, na końcu lub pomiędzy poziomami. I znów jest to kolejna rzecz, która jest takim kolejnym podobieństwem do Sonic Mania. Ale w tej grze bossowie są najczęściej po przejściu każdego poziomu. A jak wypadają levele? Spoko, tylko czasem można się w nich pogubić.
a level design w sumie też jest spoko, a same poziomy są bardzo barwne i kolorowe, a niektóre są takie szare i smutniejsze, ale napawają optymizmem. I szczerze mówiąc, brakuje mi tej gry trochę na innych platformach niż PC, a szczególnie na Nintendo Switch. Ta konsola moim zdaniem idealnie pasuje do Sparka, ale niestety, pierwszy Spark nie zarobił tyle, by twórca mógł sobie pozwolić na przeportowanie tej gry, a na przeportowanie dwójki nie zgodziło się Nintendo. Gra wspiera także kontrolery od Xboxa 360, więc nie będzie żadnego problemu, jak będziecie chcieli pograć sobie na kontrolerze. No i moim zdaniem jest to najlepsza opcja grania w tą grę. A co do gameplayu Farka, bo tak, posiadam swoje takie story oddzielne, niekanoniczne. Dla mnie wydawał się trochę szybszy od Sparka, ale tak poza tym to nie różni się zbytnio od gameplayu Sparka. Fabuła Spark the Elky Jester ma oryginalny koncept, ale poza początkiem jest dość typowa. Spark miał problem z wejściem na rynek pracy, jak zresztą wszyscy, którzy nie są robotami lub robotów nie mają. Sztuczna inteligencja powstała dzięki superkomputerowi Megaraph, umożliwiła robotom przejęcie każdego miejsca pracy. Pomimo swojego wykształcenia jako inżynier, Spark został zmuszony do przyjęcia pracy jako błazen, którą niemal od razu stracił, bo został wymieniony na bezimiennego robota, bo roboty są tańsze i w razie uszkodzeń nie wymagają odszkodowań. Główny bohater ochrzcił robota, który go przymusowo zastąpił, jako Fark, połączenie Faker i Spark. Odniesienia do Metal Sonica i Shadowa są bardzo oczywiste. Roboty, oprócz zabrania Sparkowi roboty, uznały, że zbuntują się i będą przejmować władzę nad światem. Spark to widząc, ubrał swoją elektryczną czapkę i wkurzony na mechaniczną konkurencję na rynku pracy, postanowił dowiedzieć się, czemu się buntują, zostawiając na swojej drodze sterty złomu po zniszczonych robotach, wśród których znajduje się znienawidzony przez Sparka Fark, który postanowił dołączyć do rebelii przeciw rasie Formich, do której należy Spark. Fark jest drugą grywalną postacią w grze, jednak jego kampania jest niekanoniczna, ale warto zagrania ze względu na nowe bossy, lekko zmienione poziomy, nowe umiejętności oraz eksplorację jego charakteru. Kanoniczną kontynuacją jego historii jest Spark the Elky Jester 2, który wbrew nazwie nie ma grywalnego Sparka, a tylko i wyłącznie Farka, a fabuła opowiada o jego historii. Fabuły obu gier nie są arcydziełami, potrafią być momentami zabawne i mają zwroty akcji, które potrafią być dosyć przewidywalne. Zwłaszcza dwójka jest bardzo przewidywalna. Można więc powiedzieć, że głównym bohaterem całej duologii jest Fark, a nie Spark. Mówiąc o dwójce, skupia się przede wszystkim na historii Farka, zanim został elektrycznym błaznem. A jak już jesteśmy w temacie dwójki? A co do gameplayu Sparka 2? W przeciwieństwie do jedynki jest on trójwymiarowy. Jest to fajna odmiana dla dwuwymiarowego gameplayu pierwszego Sparka, a zarazem jest on zrobiony naprawdę dobrze. Jeśli mi nie wierzycie, to wrzucę wam w opis tam gdzieś demo drugiego Sparka, byście mogli je sobie tam przetestować. Ale wracając. Drugi Spark zdecydowanie bardziej zwraca uwagę na szybkość i precyzję, bo biegnąc przez poziom, nagle gra stwierdzi, że ej, musisz się zatrzymać i przeskoczyć parę platform. I dopiero wtedy możemy dalej zasuwać. Do dwójki wracają też kostiumy i nie ma co się nad nimi rozwodzić, bo działają podobnie jak w jedynce, ale są w 3D. A co do samych bossów, są oni bardziej wymagający niż w jedynce, dopóki nie nauczymy się blokować. A co do samego level designu, bardzo mi się podoba. Moim zdaniem trochę odszedł on od tego sonicowego projektu poziomów. Nie zapominajmy, że Spark jest lekko inspirowany Sonikiem. A co do grafiki, nie jest ona może najładniejsza na świecie, ale jest przyjemna dla oka. A muzyka, jest ona bardziej energiczna niż w pierwszym Sparku. Podoba mi się także to, że poziomy nie mają tak dużej ilości automatyzacji jak w Soniku. Jak mamy na przykład pętlę, to nie puszczamy kontrolera i czekamy, aż postać sama sobie przebiegnie i tak dalej, tylko sterujemy dalej postacią, na przykład jak przebiegamy przez pętlę. Na plus oczywiście to, że cała, ale to calusieńka gra jest w 3D. Nie ma w ogóle sekcji 2D. Obie gry są całkiem niezłe pod względem rzeczy do roboty po przejściu gry. Jedynka posiada typ Sparks Challenge, w którym musimy przejść kampanię Farka jako Spark, mając tylko jeden punkt zdrowia, przez co możemy oberwać tylko raz, bo za drugim razem zginiemy. Jest to szczególnie trudniejsze, że bossy w tej kampanii były tworzone z myślą o umiejętności blokowania Farka. Więc jak Spark może sobie radzić? Poprzez uniki.
Gdy Spark zrobi daf w odpowiednim momencie, jest w stanie przez chwilę być nieśmiertelny. I trzeba tego nadużywać jak szalony. Jakby tego było mało, są jeszcze trudniejsze wersje kampanii. Sparka, Farka i Sparks Challenge, które mają jeszcze krótsze paski zdrowia. Przeciwnicy są ustawieni we wredniejszych miejscach, a także bossy są bardziej agresywne. Sparks Challenge na hardzie jest w stanie doprowadzić do łez weteranów Soulsów. Gra oferuje również 10 misji dodatkowych, które mają specyficzne wymagania dla każdego poziomu, na przykład przejście nie dotykając podłogi, tylko dafując od ściany do ściany. Cóż, poznaliście już dwie gry z serii Spark the Electric Jester, ale pora teraz na opinię na temat gier. Moją i Gnidela. Zacznijmy sobie ode mnie. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale Spark jest moją ulubioną grą w ogóle. Mówię oczywiście o jedynce. Mimo, że nie jest jakiś długaśny, mimo swojej fabuły, która nie jest jakaś wybitna, ale fabuła jest naprawdę okej. I to coś sprawia, że ciągnie mnie po prostu do tej gry. Bardzo mi się podoba gameplay, jest on świetny, szczerze mówiąc. Mogę się tylko przyczepić do Dasha, który ma określoną prędkość. A co to drugiego Sparka? Podobał mi się on, ale przeszkadza mi lekko brak samego Sparka w grze. Ale poza tym drugi Spark bardzo mi się podobał. Osobiście tę grę po prostu kocham. Pierwszy Spark jest niesamowitą, zróżnicowaną platformówką, świetnie łącząca szybkość, oryginalność, dużo fajnych bossów, eksplorację i jednocześnie uczciwe platformowanie. Oferuje wszystko to, czego oczekiwałbym od serii Sonic. Gra ma drobne problemy techniczne, jak spadki klatek, ale poza tym jest to niesamowita produkcja, którą polecam wszystkim fanom dwuwymiarowych platformówek. Dwójka, pomimo że jest krótsza niż pół jedynki, oferuje mój ulubiony gameplay we wszystkich trójwymiarowych platformówkach w ogóle. Jak fajnie jest pograć tak szybką grę, z fajnym systemem walki i bez żadnych zapychaczy pomiędzy. Moim głównym problemem ze Sparkiem 2 jest to, że chciałbym go więcej, co jest chyba wystarczającą rekomendacją. We wszystkie gry Lekweperda, zarówno fanowskie, jak i z serii Spark the Electric Jester, zagrałem na swoim kanale. Linki możecie znaleźć w opisie filmu. Również zapraszam na obejrzenie filmu, w którym narzekałem na marketing pierwszej części gry. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu i mam nadzieję, że udało się nam zachęcić do spróbowania tej niesamowicie niedocenionej, a jednocześnie świetnej serii gier.